Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Swoje dzisiejsze oświadczenie kieruję do Prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Szanowny Panie Premierze, w dniu 10 września 2004 roku, przed blisko 18 laty, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych w Niemczech. Za uchwałą głosowała praktycznie cała Izba, 328 posłów na 329 głosujących. Niestety zaraz po głosowaniu rozpoczął się proces kontestowania jej treści przez ówcześnie rządzącą SLD. Byłem inicjatorem podjęcia tej uchwały. Projekt złożyłem do laski marszałkowskiej 28 sierpnia 2003 roku. Wtedy temat reparacji od Niemiec był tematem tabu. Był nieobecny w dyskusji publicznej. Miałem zaszczyt też jako poseł koła Ruchu Katolicko-Narodowego reprezentować wnioskodawców uchwały z RKN-u, LPR-u, ROP-u, Domu Ojczystego, Porozumienia Polskiego i kilku innych. Szanowny Panie Premierze, w tekście uchwały były następujące elementy. 1. Wyraźne i jednoznaczne stwierdzenie, stanowisko Sejmu Rzeczpospolitej, że Polska nie otrzymała dotychczas stosownej kompensaty finansowej i reparacji wojennych od Niemiec. 2. Oświadczenie, że Polska nie ponosi żadnych zobowiązań finansowych wobec obywateli RFN wynikających z II wojny światowej. 3. Wezwanie rządu Rzeczpospolitej do podjęcia stosownych działań w celu uzyskania reparacji i odszkodowań od RFN. 4. Wezwanie rządu Rzeczpospolitej do jak najszybszego przedstawienia opinii publicznej rachunków wojennych strat materialnych i niematerialnych poniesionych przez państwo polskie i jego obywateli. 5. Wezwanie rządu do podjęcia kroków wobec RFN w celu uznania przez nią odpowiedzialności odszkodowawczej wobec swoich obywateli. I 6. Apel do Republiki Federalnej Niemiec o przyjęcie na siebie roszczeń swoich obywateli związanych z II wojną światową. Szanowny Panie Premierze, z trzech wezwań skierowanych do rządu Rzeczpospolitej dopiero rząd tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Zjednoczoną Prawicę zrealizował jedno z nich, oszacował straty wojenne i przedstawił opinii publicznej odpowiedni raport. I za to pragnę panu premierowi i zespołowi pod przewodnictwem pana posła Arkadiusza Mularczyka oraz pracującym na rzecz zespołu ekspertom serdecznie podziękować. Pozostały jeszcze dwa wezwania, zadania sformułowane w 2004 roku przez Sejm. Trzymam kciuki za jak najszybszą ich realizację. Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, senator Rzeczpospolitej Polskiej. Tyle jeśli chodzi o oświadczenie, panie marszałku, a tutaj może nietypowe, można to nazwać również w pewnym sensie oświadczeniem. W trakcie dzisiejszych prac nad uchwałą, którą niedawno głosowaliśmy, złożyłem zobowiązanie, że złożę na ręce pana marszałka pismo, w którym proponuję w celu upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech, aby proponują to senatorowie podpisani pod tym pismem i wnioskują o umieszczenie w siedzibie Senatu RP trwałego napisu z tekstem pięciu praw Polaków. Jako znaku związanego zarówno z Związkiem Polaków w Niemczech, no ale przede wszystkim z rolą Senatu jako opiekuna Polonii i Polaków za granicą. I taki wniosek, taką prośbę składam na ręce pana marszałka w celu ewentualnej realizacji. Dziękuję.